Dzień dobry, proszę Państwa. Były food hall'e we Wrocławiu, były food hall'e w Gdańsku. Dzisiaj znajdujemy się w Krakowie. Budynek za moimi plecami niegdyś miał być najbardziej luksusowym i prestiżowym hotelem w Krakowie. Niestety, jak się okazało, budowa zaczęła się w 1978 roku i trwała aż 10 lat. Po ukończeniu budowy hotel niestety funkcjonował tylko 12 lat. No i dzisiaj mamy coś takiego. Na dolnym poziomie tego budynku znajduje się food hall, który dzisiaj przetestujemy. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ty, balon jakiś jest. Tak, bo tu można balonem. Z informacji dostępnych w internecie przeczytałem, że jest tu podobno 10 knajp. Do tej pory chyba najwięcej było w Gdańsku, w Montowni, bo aż 17. No ale mam nadzieję, że coś smacznego sobie tutaj zjemy. Zapraszam do środka. O, fajnie, bo ciepło tu chociaż. A ten budynek nie wygląda, jakby był ogrzewany, albo miałoby być właśnie tu ciepło. Zapraszam na food hall. Od czego by tu zacząć? Nie będziemy ukrywać, że śniadania jeszcze nie jedliśmy. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to polskie jedzenie, pierogi. Może będą lepsze niż na tych jarmarkach. Dobra, ja bym zaczął może od kuchni polskiej. Tak na śniadanko coś sobie tam przekąsił skromnego. Pani dopiero przygotowuje stanowisko. Nie wiem, czy nie jesteśmy za wcześnie, ale jest godzina 13. Nawet już delikatnie po. A od której to czynna jest? Na Google Mapsach widnieje informacja, że to miejsce jest otwarte od 8 rano, więc wychodziłoby na to, że można tu nawet na śniadanie sobie takie wczesne przyjść. Dzień dobry. Ja bym poprosił pierogi z mięsem i może rosół z domowym makaronem. Polskie jedzenie zamówione, ale po przeciwnej stronie są burgery. Myślę, że powinniśmy to zamówić. Jakiego burgera najczęściej u was coś zamawia? Górskiego. Dobrze, to poprosimy. Burgera górskiego. No, trochę ładnie się rozpędziliśmy. Zamówiliśmy kuchnię polską, kuchnię meksykańską, kuchnię amerykańską, no i też kuchnia włoska wjechała, pizza, margarita. Cztery na początek starczą i czekamy. Usiedliśmy sobie na takim ogrodzie zimowym, bo jest tu taka możliwość. Odebrałem już wszystkie nasze zamówione dania. Zaczniemy sobie może od rosołu. Zupa na starcik. Niestety zapomniałem dużej łyżki, a na ten food hall kawałek jest, już się tyle nachodziłem, dlatego zjemy małą. W menu było napisane, że ten rosół jest z domowym makaronem. Taki lubimy. Rosół nie jest intensywnie przyprawiony. Fajny bulionik, taki bardzo delikatny. Czuć zdecydowanie, że ten makaron jest domowy. To od razu jest wyczuwalne. Marchewecka, oczywiście natka też się tutaj znalazła. Jest to na pewno lepszy rosół niż jak jedliśmy u Milika. Tam fajna była ta wkładka, że były te pierogi zamiast makaronu. Taki nietypowy rosół tam był po prostu. Ale ten bulion strasznie był tam intensywny. Też nie za specjalnie czuć, żeby tu były na przykład trzy rodzaje mięsa. Nie jest to tak intensywny, mięsny bulion po prostu. Nazwałbym ten rosół taki dla dzieci. Po prostu taki delikatny. Za taką miskę rosołu trzeba tutaj zapłacić 18 zł. Nie jest to najtańszy rosół, ale jeśli szukamy tutaj najlepszego rosołu, to ten na pewno nim nie zostanie. Brakuje w nim tej intensywności smaku w bulionie po prostu. Ale na przykład ten makaronik bardzo dobry, smakuje mi. Pokaż te pierożki. Niestety nie było pierogów z grzybami i kapustą, żeby porównać je do tych na jarmarkach. Pierogi wyglądają raczej na takie domowe, ale są to też takie małe pierogi. Pierwsze jak na nie spojrzałem, to trochę zaleciały mi uszkami. Wyglądają jak uszka do barszczu. Wybrałem pierogi z mięsem i pani pytała, czy z cebulką. Mówię oczywiście, że tak. To są takie pierogi, gdzie tak naprawdę możemy jednego od razu jeść bez krojenia. Było tutaj 10 takich pierożków. No, porcja nie jest jakaś gigantyczna. Tak jak tu Szymonek obliczył, może to być tak naprawdę 5 takich normalnych pierogów. No spokojnie. Nie są tanie tutaj takie pierożki, ponieważ kosztują 27 zł. Jeśli chodzi o ten farsz mięsny, jest naprawdę bardzo ciekawy, jest fajnie przyprawiony. Ciasto nie należy do takich najdelikatniejszych. No najdelikatniejsze pierogi, jakie jadłem, to Wódka na widelcu, Mateusz Gessler, coś takiego. Tam pierogi są takie, że jak wkładacie je do ust, to one się same rozpływają. Po prostu to ciasto jest takie cieniutkie. To ciasto tylko tworzy taką formę otulenia tego farszu. Tutaj zdecydowanie już to ciasto jest wyczuwalne. Ale mimo wszystko ten farsz mi smakuje. Jest całkiem fajnie przyprawiony. Też to nie są takie intensywne smaki. To są bardziej takie delikatne pierogi, ale całkiem smaczne. Niestety jak za pierogi z mięsem, to chyba całkiem sporo, 27 zł. Nie ma ich też na talerzu za dużo po prostu. Takich 10 małych pierożków, które bardziej przypominają uszka, ale w smaku są bardzo dobre.
Tutaj już na nas czeka pizza margarita. Zdecydowanie to, co przykuło moją uwagę, to to, że piec jest opalany drewnem. Na pewno to duży plus dla tej pizzy, no ponieważ dodatkowy aromat tego drewna zawsze działa tutaj na plus. Klasycznie zamówiłem margaritę, sos pomidorowy, ser, no i listki bazylii na górze. Odbierając tą pizzę, patrzę na nią, ona jest jakaś taka żółta. Jest mocno rzeczywiście zalana oliwą. Jeszcze jak odbierałem tą pizzę, to pani powiedziała, o tam macie oliwy, jak chcesz, to sobie polej. Ale patrzę na nią, jest zalana, no to gdzie będę ją jeszcze dolewał oliwą? Jest to pizza robiona w stylu neapolitańskim. Jest zdecydowanie bardzo dużo sosu pomidorowego tutaj, ale warstwa sera też jest całkiem spora. Pierwsze, co mogę stwierdzić w tej pizzy, ciasto nie jest tak delikatne, jak w najlepszych pizzeriach neapolitańskich, w których też czasami sobie jemy. Swego czasu byłem też w Neapolu, w którym jadłem tak naprawdę tylko pizzę od rana do wieczora. Tam każda pizza neapolitańska też jest wypiekana w piecu opalanym drewnem, ale te pizze są takie delikatne. Tutaj to ciasto w tej pizzy nie jest po prostu tak delikatne. Ta pizza smakuje po prostu jak w pół neapolitańska, a w pół amerykańska. Gdzieś tam struktura tego ciasta jest rzeczywiście neapolitańska, ale forma podania tych składników tutaj rzeczywiście przypomina pizzę amerykańską. Ale jak nie chcecie przyjść tutaj na najlepszą pizzę na przykład, to ta jest jak najbardziej do zjedzenia. Po prostu smaczna pizza. Za pizzę margarita zapłaciłem tutaj 29 zł. Jeśli ta cena jest poniżej 30 zł za margaritę, to uważam, że jest w porządku. W Warszawie mam taką topkę trzech najlepszych pizzerii, no i tam zdecydowanie to ciasto jest delikatniejsze. To, co mnie tutaj bardzo interesuje, to to burrito, które jest podane w całkiem ciekawy sposób. Wybraliśmy wersję z szarpaną wołowiną. Fajnie jest to ozdobione, ponieważ mamy przekrojone klasyczne burrito. No i tutaj na górę jeszcze jakieś dodatkowe składniki. Pan mówił, że to jest ostra salsa, a to jest, podejrzewam, jakaś salsa typu guacamole. Bardzo ładnie jest to podane, takie kolorowe warzywka. Wyczuwam tu delikatną pikanterię. Tak naprawdę tą szarpaną wołowinę wybrałem z polecenia pani, ale ciężko jest to zjeść moim zdaniem bez tych sals. Czuję tu delikatną pikanterię, ale to jest takie mdławe w niektórych momentach. Takie jałowe. Nie do końca jest to jakoś intensywnie przyprawione, ale może jak pan polecał, no to trzeba tutaj tą salsą zalać. Ta wołowina jest bardzo delikatna. Nie ma w niej jakiegoś takiego charakterystycznego posmaku. Brakuje mi po prostu podkręcenia smaku w samej wołowinie, żeby ją jakoś dodatkowo doprawić. Ła, ale odwaliłem. Ostry? To jest normalnie jakiś sambal, człowieku. Albo nawet i Carolina Reaper. Normalnie w tej salsie jest posmak Karoliny. Pan mówił, że to jest bardzo ostre. Naprawdę mega, mega ostre. Podejrzewam, że no z półtora miliona ma taki sosik. Pali. Ciekawe, czy taki sos dają każdemu do burrito, ponieważ nie będę ukrywał, pan nas poznał. W gratisie dał nam meksykański napój jakiś. Pali. Chciałem popijać, żeby tego... Takie ło. Taki napój w metalowym opakowaniu. Muszę się napić, bo naprawdę przypalił ten sosik. Napój raczej taki średni, nie ponowiłbym go. No ale zdziwiłem się, bo pan powiedział, że ta salsa jest naprawdę ostra, no ale nie spodziewałem się takiej ostrości. Często słyszymy, że coś uważajcie, bo jest ostre. A to tak naprawdę no, na nasze kubki smakowe, chociaż moje po ostatnim challenge'u, no to wiadomo. Ale no ten sos jest naprawdę piekielnie ostry. Wydaje mi się, że wyczuwam ten posmak Karoliny w tym sosie. Zobacz, jakie jest rządzenie losu. Powiedziałem, że mało smaków i tak dalej i zaraz wjeżdża tak ostry sos. Poza kamerami jadłem burrito w Gringo i chyba bardziej mi smakowało. Więcej smaku tam po prostu było i takie fajniejsze połączenie smaków. Tutaj bez tych sosów tak naprawdę byłoby mdło. Te składniki są takie papkowate. Wiadomo, że w burrito wszystko musi być miękkie. Sam smak tego bez tego sosu mnie po prostu nie przekonuje. Za taką porcję burrito, czyli całkiem pokaźną tortilkę, trzeba zapłacić 38 zł. No cena też jest pokaźna, uważam, bo za 38 zł można sobie dwa kebaby kupić. No tak, ale to trochę co innego, nie? Żartuję sobie, bo wiadomo, że tutaj jakość składników jest dużo wyższa. Dodatkowo trzeba więcej obrobić tych składników tutaj. Jest to ciekawe, ale raczej bym tego nie ponowił. Tej pozycji przynajmniej z tą wołowiną. Może te inne farsze są dużo ciekawsze. Nie ma zachwytu po prostu. Jako proszę państwa, że mamy zimę. No i sezon na najbardziej popularnego burgera Drewala. Tutaj też zamówiliśmy sobie burgera górskiego. W sumie tak naprawdę z polecenia pani, bo zapytałem, jaki jest u nich najczęściej kupowany burger. No i powiedziała, że właśnie ten górski. No nie dziwię się, ponieważ jest zima, każdy lubi to odurzenie serowe, ale sprawdźmy sobie, co tutaj jest. Z tego, co pamiętam, to jest panierowany cheddar w ogóle tutaj. Tu jest sos musztardowy i rukola. Mam nadzieję, że ta rukola nie będzie gorzka, bo ona często po prostu nadaje tej goryczy wszystkim daniom. Tak się prezentuje burger górski za 40 zł polskich.
trzeba się chyba tutaj kierować teorią, że dobrym burgerem po prostu trzeba się ubrudzić. Bułeczka mięciutka, fajnie, nie jest tak spieczona, że jest chrupiąca. Jest cała mięciutka, całkiem ciekawie. No ale zobaczmy jak w smaku. Łopa! W sumie nie pytała nas pani, jaki chcemy stopień wysmażenia mięsa, ale domyślnie jest tutaj po prostu na medium. Jest tu naprawdę bardzo dużo tego sosu musztardowego i tak naprawdę on tu króluje w tym burgerze. Cały ten burger przy każdym kęsie po prostu smakuje sosem musztardowym. Ser ogólnie w środku, widzę, jest bardzo, bardzo tłusty. Nasiąkł tłuszczem. Sam ten ser panierowany też jakoś za specjalnie się nie ciągnie. Fajnie, jak on by tak po przekrojeniu się rozlewał na przykład, ale może mieć tu też wpływ temperatura. Może taki burger, który od razu na kuchni stoi, może rzeczywiście ten ser się wtedy rozleje. Tak naprawdę bardzo dziwny burger, no bo czuję tutaj tylko smak tego sosu musztardowego. Mięso jest fajne, delikatne, nie narzuca się. Nawet bym powiedział, że ginie gdzieś pod tymi składnikami. Tylko szkoda, że ten sos tak przejął tutaj smak. Po tym burgerze czuję, że oni potrafią tu w burgery, tylko po prostu ta kompozycja w tym jest jakaś dziwna. Może jakbyśmy wzięli cheeseburgera, po prostu mięso, ser, byłoby dużo lepiej. Tutaj gdzieś już zaczyna być irytujący po prostu ten sos musztardowy. Jest go strasznie dużo. On tak naprawdę wycieka z tego burgera. Mam go tutaj wszędzie. Na tego burgera górskiego raczej bym tutaj nie wrócił. Wydaje mi się, że w innych burgerowniach dużo lepiej sobie radzą po prostu z burgerem Drwala. Nawet jak u ciebie na odcinku jedliśmy tego z Anonimusa, to tamten był takim typowym Drwalem fajnym. Tutaj zamiast tego sosu musztardowego fajnie byłoby dać żurawinę po prostu, tak jak jest klasycznie. Żurawinę albo jakąś konfiturę ze śliwki, coś takiego klimatycznego. A sos musztardowy, no tak średnio mi tutaj siedzi. Dzień dobry, ja mam ochotę na coś ostrego. Ja mam wrażenie, że w ogóle ostra szama, taka racjonalna ostra szama, to jest racjonalnie ostry sos, no wydaje mi się, że trochę jest za ostry na takie po prostu pikantne jedzenie, ale fajnie z nim chwilę powalczyć, ja po prostu to lubię, więc wjeżdżam, ale może najpierw bez sosa spróbuję. Ta papryczka jest niedobra w ogóle, ja sobie ją zrzucę, bo spróbowałem jej samej i ona jest po prostu bardzo, bardzo słona. Już po pierwszym gryzie wiem, że nie ma podjazdu to burrito do mojego ulubionego w Rico w Warszawie. Tam też jest ta pozycja z wołowiną. Tam bierzesz gryza, czujesz wszystko, masz bardzo intensywny smak, dużo się dzieje. Tutaj mimo, że jest sporo tych składników, to jest to takie no niedoprawione w ogóle, niedosolone, niedopieprzone, trochę jałówka. Ale dobrze, że mamy tutaj sosiwo. To nie jest aż tak ostry sos, żeby podpisywać jakieś oświadczenia, żeby się, wiecie, bać jakoś go bardzo. Ale no dla tych, którzy nie przypadają za ostrym, myślę, że taki sos już jest przegięciem. Mi się podoba, fajna walka z nim jest taka lekka. Żebyś kawki nie dostał. Ale mam wrażenie, że im więcej jem tego sosu, tym mniej mnie pali. Zabrakło mi tego uczucia przy ostatnim challenge'u. Przesadziłem teraz. Tymi sosami jakoś to wchodzi. Guacamole łagodzi, to jest bardzo ostre, więc da się to zjeść, ale tak samo bez tych sosów, no bardzo mało smaku ma po prostu. Nie najlepsze burrito według mnie. Zdziwiłem się, jak przyniosłeś tą pizzę, bo rzeczywiście była żółta i nie wiem, czy to jest dobry zabieg, jak ci od razu zalewają ją oliwą, skoro oliwa jest dostępna do samodzielnego jakby dawkowania. Może taką mają tutaj wizję. Często też jak robią taką pizzę, to już ją przed pieczeniem jeszcze polewają delikatnie. Tutaj zdecydowanie po upieczeniu była polana. Uważam, że bardzo smaczna. Poniżej 30 zł za margaritę to jest cena akceptowalna. Nie czepiałbym się tutaj jej. Też ona chwilę leżała, więc już jest chłodna, ale mimo to naprawdę dobra. Zamówiłbym ją i byłbym zadowolony z takiej margarity totalnie. Pierożki teraz, przyznaję się, że jak cię nagrywałem teraz, to chapnąłem sobie jednego. No ogólnie smaczne pierogi, tylko ta porcja jest bardzo mała. Bo to jest tak jak myślałem, no według mnie to jest 5 pierogów po prostu, takiego regularnego kształtu. Nie jest to na pewno porcja, którą się najecie, mając ochotę na pierogi. Pierogów ogólnie jako Polacy uważam, że jesteśmy w stanie dużo w siebie wcisnąć. I takich 10 tak naprawdę łóżek bardziej, a nie pierogów, raczej nie nasyci po prostu. Ale są całkiem smaczne. Dobry farszyk, dobre ciasto, tylko mało po prostu. Mikro łyzeczka dla dużego misia. Dobry makaron. Rosół trochę jałowy. Ja lubię, jak te rosoły są bardziej intensywne. I kolorystycznie też nie jest takim moim rosołem, mi się wydaje. Jest po prostu jasny. Plus tutaj za ten makaron, ale jak za 18 zł, to uważam, że rosół jest kiepski. Po prostu. Kiepawy. Woda trochę. Czas na burgera i ty mówisz, że co? Że to jest cheddar panierowany? Tak. To z tym się chyba jeszcze nie spotkaliśmy. Cały jest w tym sosie. Nie wiem, czy ty go tak usmarowałeś, czy on taki był. Taki był. Ajajajajaj. Boczek jest dobry, na pewno lepszy niż ten burger ostatnio na jarmarku. Rzeczywiście może trochę mulić ten sos, aczkolwiek uważam, że jest to smaczne. Mówiłeś o żurawinie, ale tak naprawdę tutaj ta słodycz jest zastąpiona, to jest chyba taki miodowo-musztardowy sos. To jest naprawdę mocno słodki. Wołowina jest dobra, bułka jest fajna, nie rozpada się, jest mięciutka. Uważam, że pozytywny burger. Taką kompozycję też trzeba lubić, no to jest naprawdę słodki burger według mnie. 40 zł za burgera takiego, no to jest raczej pozycja już tam pewnie na końcu menu, taka najbardziej wypasiona, no bo masz ten ser panierowany, boczek i tak dalej. Zwykły cheeseburger pewnie jest tani.
tańszy. Oni w ogóle mam wrażenie, że przesadzają trochę z cenami w tych burgerowniach. 40 zł to już jest, mam wrażenie, cena taka standardowa za burgera. Fajnie jakby za te 4 dychy on już był z jakąś frytką, chociaż małą garstką tych frytek. Jest smaczny tak samo jak ta pizza tak naprawdę. Jeśli macie swoją ulubioną burgerownię, no to wiadomo, że pójdziecie do swojej ulubionej burgerowni, ale przychodząc tutaj ze znajomymi, zjecie tego burgera, nie będziecie żałować. Na pewno jeśli chciałbym zjeść pizzę i przyszedłbym tutaj ze znajomymi, to bym ją sobie zamówił i bym nie żałował. Myślę, że te pierogi to ciekawa pozycja, no tylko po prostu za te pieniądze dostajemy ich bardzo mało. To burrito raczej takie średnio przyprawione, mdławe po prostu. Tutaj Szymonek musi sobie aż sosikiem zalać. Rosołek mi smakował, tylko jest on po prostu taką wersją dla dzieci. Taką po prostu łagodną. Ja to wjeżdżam jeszcze w tego sosa. Tak naprawdę rosół i burrito myślę, że jest tutaj do pominięcia. Reszta jest naprawdę okej. Ale w sumie no z tym sosem fajnie się to je. Trochę ostrego, mimo że tutaj jest mało smaku. No to tutaj jest naprawdę ostro, ale za sosik plus. Zrobię mu pewną niespodziankę. On nigdy nie lubi, jak ja tak dużo zamawiam tych rzeczy, ale tutaj w tym miejscu, gdzie zamawiałem kawę, są dostępne też ciasteczka, więc zrobimy mu taką małą niespodziankę i wezmę po prostu jakiś deser. Taki jeden na spółę, tak jak to zrobiliśmy też w Gdańsku. Fajne takie deserki, ładnie wyglądające tutaj są. Widziałem tu nawet taki właśnie akcent świąteczny. Deser w postaci choinki. Mus piernikowy, krem z mandarynką. Weźmiemy co innego, weźmiemy iglo. Tak się właśnie prezentuje taki deserek, iglo. Widzę, tu jest dużo deserów, jest jego ulubione tiramisu i tak dalej, ale ja to za tiramisu nie przepadam, ale zobaczcie, kula czekolada wiśnia, kula pistacja róża. Te desery w ogóle zaczęły tak wyglądać, że to jest jakiś obłęd, nie? To już od samego patrzenia masz ochotę to zjeść. Wziąłem ten deser, iglo. Takie iglo kosztuje tutaj 20 zł. Zobaczymy, czy będzie zadowolony. Czy już jest na tyle najedzony, że powie, coś ty narobił. Cukier? Co to jest? Iglo. Iglo? Iglo z cukru? Iglo z cukru. Iglo za dwie dyszki i pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, myślałem, że to jest do jedzenia, że wszystkie takie ozdoby w takich deserach są raczej do spożycia, a patrzę, a to jest plastik jakiś. Teoretycznie wszystko, co jest na talerzu, powinno być do spożycia. Nadziałbym się i bym się udławił plastikiem. Tutaj są dzwicki. Może zaczniemy i otworzymy właśnie tak, jak iglo się powinno otwierać. Na razie ten biały krem, taki dosyć dziwny. Może ten środeczek tutaj coś uratuje. O kurde. Strasznie ciężki krem, po prostu taka śmietana. Gęsta śmietana taka. Nie jest to jakoś przesadnie słodkie. Zawiodłem się. Uważam, że dwie dychy w kibel poszły. Lipa. To trochę smakuje jak taki tort, który chciałbyś zjeść na przykład po 3 dniach. Że na urodzinach jest tort, po 3 dniach w lodówce stoi i chcesz go zjeść. Nic przyjemnego. Iglo, tak? Trochę jak Kinder Bueno białe, ale no bez podjazdu raczej. No poniosło cię, poniosło. Co mam ci powiedzieć? Iglo. Przepraszam. Taki sobie ten deserek. No, raczej nie do powtórki bym powiedział, no. Ta masa taka sztywna. Sztywna, no. Taka sztuczna trochę. No nie. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Nie czemu. To chyba na tyle w tym odcinku. Zjedliśmy porządne śniadanie. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jeśli chcecie, oczywiście zostawcie suba na tym kanale. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć, pa. Zdrówka, pa.